Dama Mariola poprawiła swoją zbroję i ponownie sprawdziła swój zaufany miecz. Dbanie o bezpieczeństwo miasta Grodzisko oznaczało, że broń musiała być zawsze gotowa do użycia. Zamek zażądał jej przybycia, ale dama Mariola nie miała pojęcia, że Lord Tristan przygotowuje całkiem inną próbę jej umiejętności bojowych. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Saturn, ja przed wami kolejny odcinek z serii The Sims Średniowiecze. Obiecałem wam, że będzie coś tam... co to jest? Mariola cierpi na skręcony język. Skręcony język. Wylecz to odwiedzając medyka lub pijąc oleum do lecz... Aha, bo mamy taki niski dobrobyt, że aż mamy skręcony język. Genialne. Tak, więc obiecałem wam, że będzie Mariola i... Czy ona się właśnie przebrała w to, w czym była przed sekundą? To po co w ogóle się przebierała? Dobra, ale ja ogarnąłem, że w ogóle możemy obrócić kamerę, będąc w środku domu. Pierwszy raz. Czwarty sezon, plus gdzieś tam granie w Simsy jeszcze zanim nagrywałem. Ha, a ja dopiero teraz się dowiedziałem, że można sobie to robić. Mam strzec wejścia do lasu, ale po kolei. Tak, o, najpierw naostrz sobie miecz. Kolejna rzecz, jaką ty sobie zrobisz, to poćwiczysz sobie do gotowości bojowej. Potem coś wszamiesz. Koniecznie musisz. Mariola będzie genialna. Mariola najlepsza postać. Czyli mamy wyzwać tą babinkę na jakiś pojedynek. Kim ona jest w ogóle? Czy to jest strażnik zamkowy? Czemu no nie mogę się do niej zbliżyć? To jasne. Kurde! Będę tak co jakiś czas klaskać, bo taka jedna zwalona mucha mi tu wleciała. Jest tak denerwujące. O, jest ten! No, jak on tam się zwie? Bartoli. Bartoli Gąbka. Nie wiem, czy Gąbka, ale na pewno się nazywa Bartoli. Ćwicz bez przerwy, ale co z tą go... O, jest gotowość bojowa. To zjedz tam coś jeszcze? Kasza też może być. Troszkę ci skupienie spadnie, ale... Przynajmniej się najesz. A, nie dało jej nic, tylko spadło. Super. A, ciul tam. Idź, pojedynek. Wyzwij na pojedynek, tak? Nic jej nie przeminie. To co ja jej wiem, co ja jej poradzę. Ona się tutaj zaraz wystroi. Czy ona ma tu lustro? Ma jakąś szafeczkę. Ma zmień strój. Jakieś badziewie. No nie ma. Kurczę, jak mnie denerwuje ta mucha. Nawet nie mam packi. Nie, nie czytaj. Dobra, idziemy się pojedynkować. Rycerz, wyzwij na pojedynek. Mam wyzwać na pojedynek, czy ćwiczyć szmierkę? Wyzwać, o, to szkoda. By miała ćwiczyć pół... No super, ona ma jeszcze jej na minusie teraz. Idź stąd, głupia piczo. A bym huknął teraz w blat, ale wy tego nie przeżyjecie. Kto wygra? Kto wygra? Kto to jest? Radosława i Mariola. Mariola bryzgadu. Czemu od razu minus? Powinny się polubić za to. Mam w planach kupić jej nowy miecz. Ja coś mam wrażenie, że Mariola coś nie halo będzie. O! Mariola. O, Mariola tutaj. Nie wytrzyma za długo w ogóle. Ale Mariola nie ma w ogóle doświadczenia. To co one chcą ode mnie? Ha! Teraz dobij! Ale jej zrobiła obrażenia? Ja to przyspieszę troszkę. Na porażkę nie warto patrzeć. Co to jest tak w ogóle? Jakiś basen? A nie, ulga. Uff, udało się dotrzeć do nocnika w samą porę. Nie próbuję, nie mam z nią. Chociaż wytrzymałość jej szybciej spadła. O! Nie ma wytrzymałości już w ogóle. Wygrała! A to ci Mariolka! A to ci Mariolka! Jeszcze ma strzec wejścia do lasu. No to idziemy. Teraz w takim humorze. Strzec wejścia. Pewnie jakiś bandyta ją zaatakuje. No jak 100%. Szczególnie, że ochronę też mamy niską na razie. Na razie. W ogóle ochrona to musi być taka, żeby podbić wszystkie okolice. A nie, ona wchodzi do lasu. Myślałem, że tu będzie stała. A tak to ona sobie może patrolować las.
Tak, to ona sobie może robić, co jej się podoba. Ja to bym chciał, żeby ona poszła jeszcze do kramu. O, proszę, mamy już mury miejskie. Patrzcie tylko. O, jakiś dziwny ten. Zaraz mnie szlak trafi tą muchą. Jest tak denerwujące, tak. Siada na 5 sekund? Nie tam zdąży zeswędzieć? Chce upadnąć? No nie, już mnie tu nie ma. Ja usiądzie gdzieś indziej. Cały czas siada mi tylko na dłoniach. Albo na twarzy. Jeszcze gorzej wtedy jest. Jakie nienawidzę much. No, idź stąd! God damn it! Gdzie ona jest? Idzie do tego kraju. Nie, nie patrz na nią, bo tam się tylko kamera zepsuje. No już z życiem tam pędzi. Chcę zobaczyć, czy jest jakiś miecz może na sprzedaż, taki ciekawy. A ja nie mam pojęcia, jakie obrażenia ma mój miecz. Stawiam, że ma tak z jeden. Nie wiem, kupić to tak na oko? Że niby by pasował? A kupię. To tylko sto. Mucha, idź stąd do jasnej ciasty. To jest to samo, prawda? A nie? A to to samo. Tylko ten jest stalowy, a ten. Mocny miecz o przeciwnej jakości i wyważeniu dobrze sprawi się w walce. Ten wykonany z materiału wysoki jak alpi. Wezmę przynajmniej ten, który kupiłem. Żeby potem nie było. A tak, w ogóle nie wiecie, co to za misja. I szczerze to ja też nie pamiętam. Zawody wojenne. Pewnie dlatego tam jest to dziwne stoisko. Czemu ludzie mi tu przychodzą? Co oni tu chcą? Kto to był? Ktoś przyszedł i zniknął. A właśnie, sobie dalej ktoś wszedł. Ja to bym chciał sobie prywatność. Komnata dostępna tylko dla właściciela. Uważaj z ustawieniami prywatności w komnatach. Uważam, uważam. No dalej. Ktoś tu w lasie go nie ma. Może tam są jakieś komnaty dla giermków? W końcu tam się wydaje, że jest tego jeszcze całkiem. A ty skończ już to. Ja mam pomysł. Trzeba wprowadzić nasze stare zwyczaje chodzenia na ryby. I wziąć się tak w ogóle za misję w końcu. Mam iść do księcia, dobra. To jeszcze tylko złowię te ryby. Zjem te ryby. I potem. Mamy lina. Węgorza. I pstrąga. No to mamy wybór. Jak ta lala. Co tam? Teraz się przeziębiło. Przynajmniej już nie jest klęcony język. Aha, przejdź do zamku. Co ja mam zrobić tak w ogóle? Złóż tron klękając. Poproś. No zaraz mnie coś trafi. Zbliżmy się tutaj. O, teraz siedzi na mikrofonie. Jeszcze po nim łazi. No naprawdę nie mogę. No co z tą audiencją? Klęknij przed tronem. A, chyba się trochę zluził. Zaraził mnie tym ziewaniem. Wiem, że ziewanie jest niby. Jak to się mówi? Zaraźliwe, ale nie wiedziałem, że z Simsów na prawdziwe życie nawet może być. Jak brzmią te rozkazy, władco? O, on jest żarłokiem, już to widzę. On pasuje do niego. Co z tymi rozkazami? Nie, klękaj już przed tronem, tylko zapytaj. A on musi zleść z tronu. God damn it, złaź z tego tronu. Franco jedna. Nie będziesz się wysiadywać w tronie. Jak ja mam do ciebie jakieś sprawy. Urządzam turniej tutaj w mieście Grodzisko, że będą na niego wysłannicy z całego świata. Jesteśmy gospodarzami, więc wszyscy oczekują, że wystawimy godnego czempiona. Masz wziąć udział w zawodach i spodziewam się, że odniesiesz zwycięstwo. Szczegóły przekażę ci mój doradca, Dama Mariola. A co to za Dama Mariola? To już kolejna Mariola tutaj, tak? Nie, to jest Sławobora. Aha, bo tam było chyba przecinek, a ja go nie zauważyłem. Głupio, że tu nie ma tego takiego jak w The Sims 3, że mogę sobie to wyciągnąć z powrotem. A może jest tylko ja o tym nie wiem. Co mi tam powiesz? Królewski doradca Sławobora i obejrzeć plac ćwiczebny. Zapewnić uzbroj. O, czyli nie musiałem kupować tego miecza. Super, dzięki, że teraz mi o tym mówicie.
kiedy będzie można zabrać z miejskiego kraju. Ponadto jako czempionka miasta masz wziąć udział w ceremonii powitalnej, gdy przybędą nasi zagraniczni. A kto to jest? Któż to taki? Sir Ireneusz Upojny. Jakiś mój przeciwnik. Zainteresowany muzyką, mucho, idź stąd. Ale cicho, nie da pacnąć. Leży tej muchy. Nie Ireneusza. A przywitaj się tutaj. Pochwal wygląd. Nie widać go, ale pochwal. Oczy. Jest samotny. Oj. A co to za przeszkoda? Żaden problem. Co tam mamy? Obejrzyj plac, Herold Deszczuka. Ale najpierw mamy tę misję. Polować w lesie najpierw mamy. Wyrusz na łowę. Idziemy. Czy ty nie jesteś głodna? No to zostawimy to w spokoju. I musisz poćwiczyć. Ile ja bym dał za packę na muchy w tej chwili? Muchy są takie zwinne, ich się nigdy nie da trafić. Ręką tak pac i jest zabite. To zdarzyło mi się niejednokrotnie złapać do tego. W dwa kapsle. Zazwyczaj tam się dusiły potem. Nie wiem czemu, przecież tam jest mnóstwo powietrza. Czy to masz... A nie, ty masz się ćwiczyć. No to ćwicz dalej, ćwicz, ćwicz. Nie krępuj się, moja droga, nie krępuj. Mariolu. Już? Załatwione, dobra. To już wystarczy, Mariolu, wystarczy. Zaostrzony, dobra, no to idziemy na rynek. Obejrzeć plac ćwiczebny najpierw musimy. To to? Nie. To to. Aha, no tak. W sumie to po co mi te manekiny, skoro są tutaj? Tu jest jakieś Guru Hesperyda. Herold Deszczuka, Paśnestor, faworyta Linota. Zastanawiam się, kto z nich będzie. Tej góry nigdy nie widziałem, więc stawiam, że ona coś będzie szaleć i będzie rycerzem. Ta łowczyni. Czekam niewiele przygotowań do tego turnieju. Zauważa trzeźwo rycerz. Kto? Mariola? Jaka fajna ikonka! Ale nie może mi to uciec. Ten ćwiczebny musi być gotowy do użytku. Muszę wyszkolić kogoś na zastępstwo, gdy będą mnie zajmowały zawody. Trzeba się zająć moim sprzętem. Muszę znaleźć odpowiedniego giermka, a jeśli starczy czasu, nie zaszkodzi kilka dodatkowych walk ćwiczebnych. Czyli co ja tu mam? Oceń tę osobę i Herold Deszczuka. Muszą mieć lepsze relacje. Porozmawiaj. Ale mnie chrypka złapała. Co jest? Mam jakiś słaby dobrobyt u nas w królestwie? Właśnie, już nie choruję. Jest przyjaciel, o to będzie łatwo. O, już wszystko wiemy. A ona ma jakie? Zabawowa poszukiwaczka przygód. Co się dowiedziałeś? Co z tymi wieściami? Ha, i oceń go. Widzę kilka nowych osób w mieście. Bez wątpienia przybyły na zbliżający się turniej. Myślę, że jako nasz czempion musisz powitać naszych gości. Może przyjrzysz się przy okazji rywalom. Ty tam, chłopcze, zdaje się, że jesteś moim nowym gierkiem. Potrafisz się poruszyć po arenie bitewnej? Umiesz wykonywać rozkazy? Nie musisz odpowiadać, zaraz się tego dowiemy. Zaraz się tego dowiemy. Kto to? Co ja mam teraz kazać? Powitać, trenuj go przez godzinę. Proszę bardzo, trenuj. Trenuj kogoś, trenuj. Paziany Stora. Czy ona go trenuje, czy trenuje kogoś innego? Chyba jego w końcu, on napierdziela. O, jest. Po godzinie ciężkich ćwiczeń Paźnestor opuścił miecz ćwiczebny, dysząc z wyczerpania. Dama Mariola dała mu chwilę zasłużonego odpoczynku, a potem szybko dobyła własnej broń i wskazała. Wskazała nią odrzucony miecz. Uzbrój się, chłopcze, jeśli nie skończyliśmy. Dobrze sobie poradziłeś ćwicząc przy słupie, ale musisz dać sobie więcej, jeśli masz mnie wspierać w turnieju. Broń się! Ale ty jesteś głodna. Rycerz, wyzwij na pojedynek, tak? Nie, ćwicz szermierkę. Ups, to nie to. Ćwicz szermierkę. Zostaw to już, daj mu spokój z tym. Szermierka! Pojedynek, znaczy się prawie pojedynek. Co to za dziwne słupki, do czego one tu mają służyć? No, jak ona przegra... No przegra własnym paziem, no to dajcie... Dajcie spokój. Ludzie kochani. Masz go zabić. Co tam?
górze umieścił się królewski gołąb pocztowy, trzymając w pazurkach zdobiony zwój. Dama Mariola uwalnia ptaka od tego odunku i czyta. Dama Mariola. Nowy sprzęt turniejowy zamówiony przez tron został dostarczony do wiejskiego kramu. Przedstaw ten zwój oraz monetę jako opłatę za jego dostarczenie. A sprzęt będzie twój. Ufam, że będziesz nosić go z dumą. Mam nadzieję, że coś dobrego tam wsadzili. Takiego porządnego. Ale co my tu mamy do wyboru? Kto osobiście? Ten sprzęt jest ważny. Nie zaufam nikomu innemu. I słusznie, moja droga. No zabij go już. Musisz to wygrać przecież, moja droga. O! Pięknie. Wszystko się zgadza? Co to? Zmęczona. Aha, każ tej osobie przynieść zestaw. Jaki zestaw? Przynieś zestaw. No przynieś. Skoro takie są moje marzenia, to przynieś. I co my tu mamy? Weź królewski półtorek oraz zbroję rycerską. Dobra. Chłopiec słucha uważnie, ma sprężysty krok. Nie, najgorzej. Gdy dama Mariola weszła do kramu wiejskiego, natychmiast zauważyła lśniącą zbroję w kącie pokoju wystawienniczego. Z pewnością to był dar, który miał otrzymać Lord Tristan za zawody. A ja mam odebrać jakieś inne badziewie, ta? Pięknie. Niehartowany półtorak i zbroja rycerska, tak? Czy coś innego? Czy stalowy półtorak? Czy królewski półtorak? Który półtorak? Na pewno zbroja rycerska, to jest 100%. Teraz pytanie, czy chodziło o to? A wezmę! Mam nadzieję, że o to chodziło. Co my tu mamy? Przechadzając się tłocznymi ulicami, dama Mariola ujrzała przed sobą wielką ciżbę ludzi. Zbliżając się, aby to zbadać, zobaczyła dziwnego człowieczka, który sprzedawał eliksiry, wykrzykując na ulicy. Zdumiewające eliksiry często mira, zapasy ograniczone, poczuj moc wszechwidzącego na każdym kroku. Dama Mariola zastanawiała się, czy nabycie magicznego eliksiru od tajemniczego jegomości Minium Częstomir będzie dobrym pomysłem. Wydaje się, że najrozsądniejszym działaniem będzie zignorować tego Częstomira i pójść dalej. Pięknie. Nie doczytam, co tam było o tym człowieku. Nieważne. Czy wziąłem to, co trzeba? Poczekaj, tak, wziąłem to, co trzeba. Więc najpierw sobie zjemy zupę z węgorza. Zostawię sobie mięso, żeby wrzucać je do padołu, bo najpewniej będzie kiedyś potrzebne. Gdzie ten giermek? Minęło już prawie 2 godziny, odkąd został wysłany. Chyba ja go muszę znaleźć. Co my tu mamy? Paśnie, stor, znajdźcie osobę i dowiedz się, jaki był powód. A gdzie on jest? To? Nie. Nie. Nie i nie. To gdzie on jest? Mam go szukać osobiście po całej mapie? A po co ja go w ogóle wysłałem? Skąd ja mam to? Tu siedzi? To? Nie. Bartoli! Nasz zabójca. On będzie mordować wszystkich. Tak jest mój plan. Tu jest jakaś kobitka. Urodziwa panna Bratmiła. O, masz. No nie wiem, gdzie się podział ten... Gdzie on jest? Mogę sobie włączyć... Ireneusz. Paś, paś. No wyłaź z tego łóżka. No Mariola! Mariolka, wstawaj. Nie mamy całego dnia. Dobra, wstała. Paśny stur. Nie ma go? Nadal go nie widzę. Nam. Lepiej by miał dobrą wymówkę. Na przykład, że go zamordowali. Najlepsza wymówka. Następnym razem ja też z niej skorzystam. Ale gdzie on się schował? Ja bym go naprawdę szukać osobiście? Powitaj z wdziękiem. Aha, ale będzie. Tu też go nie ma. Tu go nie ma. Na placu go nie ma. Przecież ja nawet nie wiem, gdzie on poszedł. Ja nawet nie wiem, po co go wysłałem. Po jakiś zestaw, ale dokąd? To nawet nie wiem. Pańcia, przebieraj 4 literami. O! A nie, to chyba ten człowiek z zamku. A nie, do Bartoli. No tak, to nie. Podziwiaj walkę. Podziwiaj. A, już przegrał.
O, Bartoli! O, masz! Widzę, Bartoli, zdolny człowiek. W końcu morderca. Co takiego? Jesteś czempionem miastek, rodzisko? Cóż, to się zmieni, gdy zmierzymy się podczas zawodów, bowiem przybywam tu, by wygrać. Nagroda pieniężna bardzo pomoże moim ludziom w lesie. Pff, idiota. Kpi z wyglądu. Leśny człowiek. Jest próżny. No widać od razu po nim. Pieniądze pewnie wszystkie straciła, potem się dziwi, że nie ma. Zobaczmy, jaki jest Irek. Czy warto było się z nim zaprzyjaźnić? Czy może nie? A Pazia Nestora dalej nigdzie nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Na górze też go nie ma. Ten tutaj coś kombinuje przy łóżku. Ale Pazia nie ma. No przecież ja go nigdy w życiu nie znajdę. Co to się tutaj teraz stanie? Czyli Irek też był Frey. O, zaraz mu tu napluję w tą jego zbroję. Ty walczysz dla miasta z grodziska, mam rację. Pierwszy raz w zawodach. Cóż, jako weteran dziesiątków turniejów mam dla ciebie radę. Nie traktuj tego zbyt poważnie. Komu potrzebna cała ta presja ku zwycięstwu? Ja przybywam tylko dla zabawy. Wygram czy przegram, miód z pewnością będzie płynął. A, czyli jednak Irek jest spoko. Chyba nie. Nie mogę mu coś ufać, ale spytam o zdrowie. Może się rozchorował. U nas taki niski dobrobyt. Ja niestety czuję się dobrze. Idziemy do tych kobitek. Zobaczymy, czy one też takie próżne. Ta chyba będzie moim przeciwnikiem, ale ta kobitka w tej białej kietce to chyba mniej. Dziękuję ci za ciepłe powitanie. To więcej niż dano mi chwili mojego przybycia. Może nasze ostrza skrzyżują się podczas zawodów, a jeśli tak, uznam to za wielki honor zmierzyć się z osobą reprezentującą miasto Grodzisko. I to jest poprawny stosunek. Ani, proszę bardzo, od razu możemy sobie poplotkować. Powiedz tam, a co to za dziecko? Uniesława ulicznic. Co? Ulicznica? Taka młoda? Co sprzedajesz, kobitko, tak w ogóle? Ło! Dużo przy sobie nosisz. A tak w ogóle, ja muszę się wyposażyć. Wyposaż w to i wyposaż w to. A co to jest? Królewskie pokwitowanie. No i została nam jeszcze ta blondyneczka. I Paź Nestor jest tutaj. A to frajer. A co ja mam z nim zrobić teraz? Znajdź tę osobę i dowiedz się, jaki był powód opóźnienia. A gdzie ja mam się tego dowiedzieć? Romantyczny? Rycerz? Nie. Wredny? Zabawny? Kupuj wyroby też, nie? Oglądaj walkę? No nie ma. Paź Nestor, tak? Paź Nestor. To nie wiem, co ja mam. O, proszę bardzo, mam nakarmić bestię. Idealnie. Ja mówiłem, że warto zachować mięso. Chociaż wiem, że miałbym jeszcze 3 kawałki. Co tam, Blondie? Co ty tak pracujesz przy tej studni cały czas? Tak wyciąga to wodę jak kopciuszek. Jej! Wyciągnęłam wiadro wody ze studni! Brawo! To wielka przyjemność cię poznać. Całe miasto Grodzisko ma cię w wysokim poważaniu, a ich gorliwość jest zaraźliwa. Nie mogą ci nie kibicować podczas nadchodzącego starcia. O, ta też miła. Widzę, że tylko ten jakiś leśny człowiek. A co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Proszę bardzo, już mam o czym plotkować z tamtą kobitką, która przypłynęła. Co stała w porcie? Już wie. Medycyna? Mogę ona jest medykiem! O ja! Oja. A jeszcze sobie z nią pogadaj, nie krępuj się. A teraz idź do niego. Rozmawiaj. Nie mam pojęcia, gdzie to ja mam o tym się dowiedzieć, ale muszę. Jakoś muszę. No i trzeba nakarmić bestię. Koniecznie.
Dama Mariola dostrzegła swojego zagubionego giermka, pogrążonego w rozmowie z dobrze odzianym nieznajomym. Zbliżając się powoli, Dama Mariola usłyszała sam koniec dyskusji. Otrzymasz nagrodę za swoje usługi. Jeśli wyświadczysz mi tę przysługę, być może znajdzie się dla ciebie miejsce w mojej załodze, gdy wygram ten wieśniaczy festiwal. Ale musisz zachować dyskrecję. Mogę liczyć na twoje milczenie, prawda? Tak. Alban Czerwieni został kiedyś połknięty przez wielorybę, ale potem wypluty, gdy wieloryb zorientował się, jak bardzo jest on gorzki. To ten leśny człowiek, to się nie dziwię. To się nie dziwię. Ja sobie zaraz z nim pogadam. Wieśniaczy festiwal. Ja mu dam wieśniaczy festiwal. Jak mu zaraz Mariola w Pitoli, to się zdziwi. Oj, bardzo się zdziwi. Jej. No. Przepyszne. Ale najpierw muszę iść coś zjeść. Tak na wszelki wypadek, gdybyś chciał mnie zaatakować, to najpierw coś zjem. Zjem z pstrąga zupę. I mam iść pilnować znowu wejścia do lasu. Ale nie to. Pilnuj wejścia do lasu. Potem potrzebujemy się dopiero dowiedzieć, co to ma znaczyć. Czy ty próbujesz wygryźć mnie z tego konkursu? A co to takiego? A, mogę sprzedawać tu rzeczy. 107. A to za jeden. To w sumie wciąż się nie opłacało. Zerowa opłacalność. Co my tu mamy? Dama Mariola cieszyła się swoją małą wycieczką przez las. Gdy natrafiła na wilgotną, zarośniętą polanę, którą przycinał szemrzący strumyk. Dokładnie w takich miejscach rośnie wilcza jagoda. Znalezienie rzadkiej wilczej jagody zawsze musiało być trochę potrwać i była to brudna robota, ale było idealne miejsce do szukania tego zdradzieckiego korzenia. Szukanie ukrytego żółto była znojna praca, jaką lepiej zostawić brudnym wieśniakom i samotnikom. Dama Mariola i tak zawsze może kupić wilczą jagodę w wiosce. I po kipiorun jej ta wilcza jagoda. Zresztą wilcza jagoda to chyba nie jest aż taki ten. Dama Mariola nie zwracała uwagi na kuszącą polany, wiedząc, że tak nużące zadania powinny być przeznaczone dla osób lepiej nadających się do takiej roboty. Jej czas umiejętności miały gdzie indziej znacznie większą wartość. Dokładnie tak, Mariolu. Taka jest prawda. O tobie. Zadanka wypełnione, możemy się zająć ważnymi sprawami. Co to ma znaczyć, dziecko? Zaraz ci spuszczę w pitol. I się skończy zabawa. Dama Mariola nie marnuje czasu. To było proste zadanie, o czym gadałeś z tą podejrzaną osobą? Zachwycony paść Nestor ma już odpowiedzieć, gdy przerwa mu sam nieznajomy. Jestem hrabio Erwin Leszczyc-Kupczyc. Ty jesteś zapewnie czempionem miasta Grodzisko, tak? Gdybym to wiedział, nie próbowałbym zatrudniać twojego prostego posłukanta, jaką mogłeś... O ty, ja ci zaraz tu wpuszczę. Rozedrę cię na strzępy właśnie teraz, na wszelki wypadek. Jak mnie teraz zabije, to... bij się. Jakby mnie teraz pokonał, to by nie było hańby, bo bym się przygotował do turnieju. A, o proszę, nawet ten frajer go rozwalił. To co to dla mnie? Kat się przebiera. Złaź mi z drogi, panie, idź stąd. What? A co ty chcesz od niego jeszcze? Nic, bij się z tym. Złaź mi z drogi, grubasie. Już myślałem, że chcą się przytulić. Albo broń cię, panie Boże, pocałuję. Nie ma to jak dwóch rycerzy, którzy się napitali w taki sposób. A w takim pojedynku to Marioli się nie da rozwalić. To jeszcze nie jest moje ostatnie słowo, plebejuszu. Masz teraz potężnego wroga. Do zobaczenia na turnieju. Stanę nad tobą, przyjmując burzę owacji, gdy będą skandę coś tam. Wezmę teraz mój zestaw. Nie wiem jaki, ale wezmę. Pewnie go nie ma. Nie martw się, domyślam się, że język tego kupca jest szybszy od jego miecza. Podczas gdy zajmie się moim sprzętem za pomocą tego zestawu, ty możesz sprawdzić, czy królewski dowódca Słabobora nie potrzebuje przed rozpoczęciem zawodów. Co ja mam zrobić? Nie ostrz miecz.
Zestaw zbrojmistrza. Ostrz miecz? Nie, zaostrz miecz, tak? Naostrz. Mam do wyboru ostrz miecz i zaostrz miecz, a mam go naostrzyć. Czyli co mam zrobić? Myślę, że zaostrz. Bo zaostrz jest tylko teraz. A zwykle jest tylko ostrz. Dobrze? Dobrze to zrobiłem? Znaczy się powiedziałem? Chyba tak. Moje przygotowania dobiegły końca i plan zawodów powinien być... nie to. Ćwiczę. Powinien być już ogłoszony. Założę się, że Herold Szuka już to rozgłasza. A co chcesz od niego? Poproś... Czemu cały czas mam ikonkę tego? Coś się zbugowało. Aha! Ale zazwyczaj ten wskaźnik był inny całkiem. Ćwicz do bólu. Musisz być gotowa do walki z tym. A co to takiego? Szkodliwe efekty wszelkich zadawanych ran są pomniejszone. Stawiam, że to było mi potrzebne wcześniej. No cóż. Nie można mieć wszystkiego. Idziemy. O, noc. Akurat nie, bo ja muszę iść spać. Witaj, dama Mariola. W gotowości, by zdobyć wieniec zwycięzcy? Ty i hrabia Erwin Skupczyn walczycie za godzinę. Niech wszechwidzący zobaczycie. Dobrze. Czy ja mogę jeszcze ten? A ja chciałem iść spać. Idę spać. Walić turniej. Lepiej się wyspać. I dopiero... A gdzie ten? Tutaj się pojedynkujemy? Wybierz się na plac ćwiczebny na rozpoczęcie zawodu. Dobra. A jeszcze głodna jest. No to jeszcze coś zjem. Gdzie ja się tam będę śpieszyć? Jestem czempionem. Moje królestwo. Moje zasady. Taka jest prawda. Tak, to już jest. Koniec spania. Czas coś zjeść. Supę z niedźwiedzia. Z kim ja walczę? Skupczyc ten człowiek jakiś tam, tak? Kujek. Hrabia Erwin Skupczyc, tak. Hrabia Erwin Skupczyc, to jest hrabia... A faktycznie... Mam go wyzwać na pojedynek, tak? Pojedynkuj się z tą osobą. Zaostrzony miecz. Ale już nie mam tych obrażeń zmniejszonych. Nieprzyjazne, tylko rycerz wyzwij na pojedynką. Na pojedynek! No chodź tu, frajerze, będziemy walczyć. Zobaczymy, kto by... mamy nowy postaw. A nie będzie to zrówno... Ale zbroja! I ten kucyk. Ale go ją puknął. Ale wygnął. No przestań! Mariolka! Ogarnięcia trochę. Pięknie. Tak walczymy. Nie ma powalenia z obrotu. Szkoda. To wy... Patrzcie, jaka wytrzymałość mu spada. Wytrzymałość 33, a ja mam 68. Jesteśmy w domu. Nie ma wytrzymałości. Nie ma zdrowia, nie ma wytrzymałości. On nic nie ma. Proszę bardzo. Dama Mariola wsunęła swoją broń do pochwy i spojrzała na przeciwnika. Hrabia Erwin Skupczyc był nieprzytomny. Dudnienie krwi w jej uszach zaczęło milknąć i stopniowo zastąpił je wiwat tłum. Ale tłumy wiwatują, oja! Ale wiwatują! Przyglądając się rozradowanej publiczności, dama Mariola dostrzegła krótkie skinienie króla. Rycerz był na drodze do całkowitego zwycięstwa. Aha, tak, król. Czy ja tak sobie myślę i czy mam rację? Czy mam rację? Czy mam tą rację? Czy jej nie mam? A nie mam racji. A myślałem, że król będzie na zamku. I że po prostu ma taki orli wzrok, że wszystko widzi. A tu masz. Jest gdzieś indziej. Nikt nie wie gdzie, ale gdzieś indziej jest. Doskonały pokaz Simowi hrabia Erwin Skupczyc przyda się solidne obicie. Lord Tristan prosi, by cię odprowadzić na przebywające się spotkanie w sali przyjęć. A ja najpierw chcę połowić rybki. Jedne rybki, drugie rybki i zabawa. Będziesz troszkę śmierdzić tam. Jakimś pstrągiem. Zabawa!
Dołączy do uroczystości. Ciekawie jestem, czy miał tylko jednego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie, bo ja nie chcę skończyć w złocie. Ja nigdy nie kończę w złocie. Tylko w platynie. Co my tu mamy do wyboru? Skosztuj solidnej porcji nijakiego chleba. Solidna porcja nijakiego chleba. Super danie. A gdzie ten chleb? Gdzie ta nasza solidna porcja? Bardzo mi miło, że ktoś ją podał. No miło wciu. Jak dama Mariola ma wziąć udział w Kali? Tańczy do dźwięków lutni z błazen Alf. Mam okazać względy pannie Bratmille? Nie, to tańcujemy. Będziemy tańcować. Ale co z tym chlebem? Piekany niedźwiedź, łosoś, racje polowe, nijaki chleb. Czyli sam muszę sobie zrobić chleb na imprezie. No ludzie ko... O, jeszcze wszyscy jak się zachwycają. Ale Mariola ugotowała chleb, upiekła chleb. Wow. O ja, ale chleb upiekła. Co jeszcze masz tam zrobić? Syrop z beczułki. Pewnie sam mam go. A jak? Bo nie daj Boże, ktoś by inny uważał. Co, mam się nabić tak w ogóle? A, to się nie liczyło. To skąd ja mam wziąć tą solidną porcję niejakiego chleba? Jak każą mi ją zrobić? W taki sposób, że ja muszę to najpierw znaleźć. Ładny bochen duszy. To nie to. Solidna porcja. No nie ma tu czegoś takiego, no. No to gdzie już oni schowali ten chleb? Tu nie ma. Tu jakaś klatka na króliki. Tu go... O, przygotuj strawę może? Nie. A może jest tu? Nie. A może ja już nie mam? No to ja nie wiem już, gdzie on jest. No ja naprawdę nie wiem. No ja nie wiem. Tu też nie ma tego chleba. No nie ma. Naprawdę nie wiem, gdzie jest ten chleb. Potrzebuję wszystkich sił. Może zadbam o gorący bochen. Dla gości. To ja mam zrobić chleb dla wszystkich gości. Czyli co ja mam niby zrobić? Chleb. Gdzie ten chleb? Ładny bochen duży. Trzy pszenice te. Dobra, to przyniosę. Ale najpierw pójdę się popojedynkować z tym człowieczkiem. Kto to teraz jest? Jakiś dalej strażak. Szermierz kiełdzierza. A potem to muszę pójść kupić tą pszenicę. Brakuje mi troszkę w tym średniowieczu jakiegoś takiego farmera. Roli farmera, o. I można by sobie wtedy robić pszenicę, o proszę. Byłoby luksusowo. A tak to bieda. Puknij go tam. Nie, nie to! Puknij go od razu w rękę. O, wow, ładnie. Aż się zakopał w piasku. Nowy się zakopał w piasku. Ile by się ładował? Jest, jest, nowe. Huk! Puknij go. O, wytrzymał. Się kończy. Zaraz się podda. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. I... No podda. No, pięknie. Zwycięstwo! Zwycięstwo. Pszenicy, tak? Dobra, idę. Nie może być patrolowane z tego miejsca. Spróbuj gdzieś indziej. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Ja chciałem iść tylko do tego. A, czyli do kupczyc możemy iść na nogach. Chyba. Były chyba kupczyce, tak? Pszenica, raz, dwa, trzy. Ech, jak zwykle ja muszę wszystko robić. Wszystko na mojej głowie. Jeszcze podatki trzeba zapłacić. A skąd ja mam brać pieniądze na to? Pięknie. O, goście poszli sobie. A nie, tylko oglądają pojedynek. Łooo. Kto się bije? Lord Tristan! Z tą kobitką. Mariola wpłaca 100. O, nijaki chleb, brat, ładny bochen duży. Jak to nie będzie, to ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. A tam ma to daleko gdzieś. Księżniczka kubiecka brandy wina. O, wygrała z królem. Ojej. No. Ale to król. Król ma swoich czempionów. Król nie musi być mistrzem walki. Co z tym tam chlebem tam? A,
A piecze się faktycznie, patrzcie tutaj. Fajnie się, genialnie się piecze. A tak prosto na ten, a czemu nie? Weź talerz i błagam, niech to będzie to. Lepiej niech to będzie to. Bo jak zaraz mi zabiorą ten chleb, to się wtedy dobie. To nie to, no to jest chyba jakiś żart. Naprawdę. No tutaj jest port, nie ten. A może mam zjeść dużo tych chlebów po prostu? Ładny bochen. Łóż to do... Nie. Weź to. Zabieraj to. Zabieraj to do wyposażenia. Wszystko. Nijaki chleb. Jedz ten nijaki chleb. Ile tego chleba nam masz? Już mam się dużo najeść. No ja naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. No to jeszcze jedno, może trzy. Do trzech razy sztuka. Nijaki chleb. Ma być nijaki chleb, no to nijaki chleb. Z pieca, to jest piec, tak? Piec. No nie widać. A tam zabawa na zewnątrz. Nie, ja naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Ale przynajmniej... Uuu, zadziałało! Syrop z beczułki to teraz. Zapłacę za to oczywiście z własnej kieszeni, dlaczego nie? Czemu ona cały czas wychodzi stąd? I co tam jeszcze? Czuję się znacznie lepiej, to było bardzo pokrzepiające. Teraz ja i Lord Trista musimy porozmawiać przed starciem, ale najpierw musisz tańczyć. Błazena Alfa, tak? Błazena Alfa. Tańczy do muzyki lutni. Czemu wylazłeś na pole? Ja rozumiem świeże powietrze i w ogóle, ale... Zabawa jest w środku. Tańcz. Tańcowanie. Tańcowały dwa barany. Coś tam. Przejedzenie. A! O to chodziło. To dlatego. Ale ja mam przynajmniej ładny bochen na przyszłość. Dobra. Się wytańcowała, to teraz... Ja muszę mieć lepsze za matką. Ale ja tego nie lubię. Kupa roboty, tylko nie wiadomo po co. Ona się nie musi przyjaźnić z królem. A już na pewno nie romantycznie. To już na pewno nie. Ciekawe jak dużo. Już! Ilu Piotrem trzeba do ukrócenia nocnika? Tylko jednego, ale pod... Ale to już znamy ten kawał. Nieważne. On jest jeszcze słabo zbudowany, to nie ten. Nie ma szans w pojedynkach. Co ty robisz? Myślałem, że chcę go tak łaskotać po brzuchu. Dobrze rozegramy. Spodziewam się wielkich osiągnięć po moim czempionie. Jak na razie nie zawodzisz tych oczekiwań. Zawody zaraz zostaną wznowione, a twój następny przeciwnik nie padnie tak łatwo. Będę oklaskiwać twoje zwycięstwo. Wróć na plac ćwicz... O nie, idziemy spać teraz. Teraz czas na sen. Ładny bochen żyje. Tylko, że nie ma spiżarni, schowałbym go. I byłby spokój. A tak, to nie można. Trzeba się męczyć. Szkoda. Szkoda. Ale tak, o, ulżysz sobie tutaj. Poćwiczysz chwilę, tak do gotowości bojowej. I potem się dopiero wybierzemy na plac. Jak my stoimy z czasem? O, słuchaj, już ten odcinek trwa. Ale doczekamy oczywiście do końca misji. Mam nadzieję, ile tam mamy tych przeciwników? Dwóch? A jednego już rozwaliliśmy, tak? To jest pewnie... Został na pewno Irek i została ta, o właśnie, kobietka, Guru Hesperyda. To ta Guru Hesperyda była wtedy na plaży? Ja mam słabą pamięć do takich rzeczy. A, ty musisz jeszcze coś... Na przykład bochen chleba. O, proszę. Dlaczego by nie? Nom. Turbo tempo. I idziemy na lokację dopiero wtedy. Po co ten dziwny plac o tutaj? Skoro tu się nic nie dzieje. No po co? Ale można spać i uprawiać barabara. Dzięki za informację. Przyda się na pewno. Kto to jest? Zawadecki młody sokolnik Rzemień. Ale on tu chyba już był dużo razy, więc no. Poczekaj na rozpoczęcie rundy drugiej. Kiedy się rozpocznie? Bo ja nie będę czekać tygodnia. Czekaj, trenuj kogoś.
Pazia Nestora. Twój paś, więc możesz go... Cześćka! Co za cześćka? Ale ma zjarane oczy. O matko. O, jest runda. Guru Hesperyda. Nie kupuj wyrobów, tylko wyzwij na pojedynie. No tak w sumie. Powiedział, że nie padnie tak łatwo, bo sam przegrał z nią. A teraz proszę bardzo, co się stanie? Przegra Hesperyda. W sumie jestem ciekaw, czy ktoś z nich mógłby ze mną wygrać. No, czemu oni się nie lubią zawsze po czymś takim? Przecież to nie jest jakiś taki od razu. I huknij ją rękojeścią. Rękojeścią ją, bam! Ale emocje. Brawo! Brawo, Mariola! Ujelenie rękojeścią. Jak na połonie, trzeba zmienić postawę. Bo ona ma więcej wytrzymałości. A nie, łazik tam nie ma. Ale tak na... O, już teraz ta, w ogóle. Teraz to ona już sobie może nic nie da. Nie ma szans. No pani, złaź mi z ekranu. Jak ona się gibie na boki. Bam. I teraz dobij. Ona musi być trzeci poziom już. W tłumie rozległ się głośny ryk, gdy Guru Hesperyda padła po ataku, jaki przeprowadziła dama Mariola. Dysząc z wyczerpania, ale wciąż stojąc prosto, dama Mariola podała rękę swojej oszołomionej przeciwniczce. Bardzo ładnie się zachowałaś, moja droga. Bardzo ładnie, ale idź tutaj jeszcze. Potrenuj. Koniec misji, matko boska! To tylko dwóch przeciwników miał. Uła. Będąc ucieleśnieniem ducha i dumy miasta, grodzisko dama Mariola podejmuje wyzwanie i dołącza do bardzo oczekiwanego turnieju. Aha, tu nie ma. Właściwie, czy to naprawdę ma znaczenie, kto wygrał, a kto przegrał? Wszyscy doskonale się bawili i przy okazji dowiedzieli się czegoś o czystej grze. Wszyscy poza tym fiercykowatym szermierzem. Ten to był głupek. Genialny, ale patrzcie, było tak o tak... Tak tyci, pyci, pyci. Od piątego poziomu, a nie, nie będzie. A tak by dostała tyle pieniędzy. Oni na każdy poziom zarabiają coraz więcej codziennie. Gdy nimi nie gram. Tak to masz, babo, placek, nic. Ten tutaj też zarabia tyle, co nic. Ten to w ogóle, ten ma pierwszy poziom, to dajcie spokój. Ale teraz sobie budujemy kuźnię. Obowiązkowo potrzebna nam kuźnia, bo ja chcę, żeby Mariola miała super miecz, anielska potęga, czy tam demoniczna, czy tam magiczna, czy jaka tam potęga, to potęga. Nieważne czyja, potęga to potęga, zawsze taka sama. No, a na chwilę obecną ja się z wami żegnam, skończyliśmy całkiem ciekawą misję, której chyba jeszcze do tej pory nie było, a to się rzadko zdarza, bo dużo misji się to faktycznie powtarza. Ale większość z nich trzeba powtórzyć, bo dają dużo pieniędzy. Albo na przykład legendarną fontannę zawsze trzeba zrobić, o ile nie zniknie. Pewnie już zniknęła. A nie, jeszcze jest, no masz bawo placek. Czyli nie unikniemy tego. No, a na chwilę obecną ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało, tak więc lajkujcie, komentujcie i cześć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.